Thierry Neuville to bez wątpienia wschodząca, a może już nawet wzeszła gwiazda rajdów samochodowych. Zwycięstwo w rajdzie Niemiec jest niejako potwierdzeniem tego. Oczywiście można gdybać, że okoliczności sprzyjały, ale takie są rajdy. Zresztą rok temu młody Belg był bardzo bliski wygrania tej samej imprezy, więc przypadkiem trudno to nazwać. 26-letni Neuville poważne ściganie rozpoczął w roku 2008. Rok później zadebiutował w Mistrzostwach Świata w rajdzie Hiszpanii. Uwagę zwrócił na siebie w 2010 roku, kiedy za kierownicą Peugeota 207S 2000 zajął trzecie miejsce w domowym rajdzie VIP. Zresztą cały ten sezon spędził rywalizując w nieistniejącej już serii IRC. W 2011 roku do dobrych występów doszły zwycięstwa na Korsyce i w San Remo. Nie dziwi więc fakt, że będący wtedy u szczytu sławy zespół Citroena natychmiast zaangażował go do swojej juniorskiej ekipy. Neuville przejechał prawie całe Mistrzostwa Świata 2012 za kierownicą DS3 WRC. Czwarte miejsce we Francji to był szczyt ówczesnych możliwości. Po sezonie nie obyło się bez kontrowersji, oto bowiem nękany brakami kadrowymi M-Sport sięgnął po młodzieńca z Belgii. Niektórzy nazwali go niewdzięcznikiem, ale jak było naprawdę, wiedzą tylko zainteresowani. W Fordzie Fiesta WRC Neuville radził sobie wybornie. Sześciokrotnie stawał na podium mistrzostw, w tym cztery razy był drugi. Tytuł wicemistrza świata w pełni zasłużony. W połowie roku świat obiegła wiadomość o tym, że Thierry Neuville podpisał długoterminowy kontrakt z zespołem Hyundai, o którym wtedy wiadomo było niezbyt wiele. Jedni stawiali krzyżyk na karierze Belga, nazywając go pazernym na pieniądze, inni nawet stukali się w głowę. I decided to join Hyundai Motorsport, because it's a perfect fit for me at this stage in my career. It's young and ambitious, and I always wanted to lead a manufacturer team, and this is a great opportunity for me now. Tymczasem, jak się okazało, decyzja była słuszna. Nie dość, że Hyundai okazał się autem całkiem udanym, może nie rewelacyjnym, ale pojedyncze odcinki udawało się wygrywać. Dwa razy Neuville był na podium, aż w końcu przyszło zwycięstwo. Teraz tylko należy mieć nadzieję, że nowe wcielenie i20 WRC będzie nawiązywało walkę z Volkswagenem, a przyszłoroczne mistrzostwa, przynajmniej od połowy, mogą być jeszcze ciekawsze.